Pozwolę sobie dodać, że odznaczenie dla Bartosza Matyska, brata Piotra, zostanie wręczone w innym terminie. Uprzejmie proszę teraz pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dyrektorzy, wielce szanowni Państwo, nauczyciele, wychowawcy, dzieci, młodzieży, szanowni panie i panowie funkcjonariusze, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni Państwo, ale przede wszystkim drogie dzieci, droga młodzieży, drodzy przyjaciele, bardzo się cieszymy z tego, że po raz kolejny możemy was powitać tutaj w Pałacu Prezydenckim, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Z jednej strony 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka, wasze święto, ale z drugiej strony także przy sposobności tej właśnie bardzo ważnej dla nas akcji, jaką jest akcja Bezpieczne Wakacje. Spotkanie z funkcjonariuszami służb, spotkanie z ratownikami, spotkanie ze wszystkimi tymi, którzy na co dzień strzegą i odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, wszystkimi tymi, którzy dbają o to, byśmy w różnych miejscach, także właśnie w okresie wakacyjnym, mogli wypoczywać spokojnie, bezpiecznie, a w razie czego, gdyby nastąpiło jakieś nieszczęście, to żeby pomóc ratować zdrowie i życie. Dziękuję wszystkim z całego serca za obecność dzisiaj. Dziękuję wszystkim przedstawicielom właśnie służb, inspekcji, straży, którzy przybyli, wolontariuszom, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie i pomagają nam w tym, aby dzieci, młodzież mogli z Państwem porozmawiać, mogli odbyć takie zajęcia edukacyjne, które w istocie są połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Że przybyliście tutaj ze swoim sprzętem, ze swoim wyposażeniem, który jest tak nowoczesne, które jest tak bardzo interesujące dla wielu właśnie dzieci i młodych ludzi, a które służy ratowaniu życia, które służy niesieniu pomocy, które służy wam w wykonywaniu waszych codziennych obowiązków. Kochani, droga młodzieży, drogie dzieci, cieszę się, że z nami jesteście. Składamy wam z żoną najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Składamy wam najlepsze życzenia także z okazji zbliżających się wakacji, bo jest to dla nas sposobność, żeby to zrobić, ale przede wszystkim bardzo się cieszymy, że będziemy dzisiaj rozmawiali właśnie o tym, jak działać, jak się zachowywać tak, żeby te wakacje były bezpieczne. Bo to z jednej strony niezwykła umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Przed momentem odznaczyłem, jak widzieliście, 3 waszych kolegów. Każdy z nich zaniósł w odpowiednim momencie pomoc, każdy z nich uratował zdrowie, każdy z nich uratował życie tak naprawdę. Antoni i Mikołaj ratowali tonących i pomagali w ratowaniu tonących. Organizowali akcje pomocy, niesienia ratunku. A Piotr tak naprawdę zapobiegł dramatycznemu pewnie w skutkach pożarowi domu, ratując też i swoje siostry razem z bratem. Stało się to między innymi dlatego, że wcześniej mieli właśnie spotkanie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, z którymi rozmawiali na temat zagrożenia pożarowego, na temat tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak rozpoznać taką sytuację i jak postępować. Bardzo wam, chłopcy, dziękuję za waszą niezwykłą, męską, śmiało mogę powiedzieć, postawę, mądrość, rozwagę, że z jednej strony nieśliście pomoc i ratunek, ale z drugiej strony także i czyniliście to w taki sposób, aby wasze zdrowie i życie nie było zagrożone. Bo to jest właśnie bardzo kolejny ważny element. Nieść pomoc, wiedzieć jak i zrobić to w taki sposób, aby samemu uniknąć zagrożenia. To też jest niezwykle ważne. Pamiętajcie,
że niosąc pomoc, trzeba też zawsze, jak to mówią, liczyć siły na zamiary. Czyli starać się ocenić, na ile jesteście w stanie pomóc, a na ile w istocie próba pomocy może przynieść nie tylko to, że ta pomoc nie zostanie skutecznie zaniesiona, ale że jeszcze sprowadzicie zagrożenie na samych siebie z uwagi na to, jaki jest rodzaj tego niebezpieczeństwa. Dlatego czasem jest tak, że pomoc w istocie polega na zorganizowaniu akcji, na zawiadomieniu tych, którzy tą pomoc będą nieśli profesjonalnie, na wezwaniu ratowników, wezwaniu strażaków, wezwaniu policji czy innych służb, które tutaj mogą pomóc. Też o tym na pewno będziecie dzisiaj tutaj rozmawiali na tych wspaniałych, niezwykle interesujących stoiskach, które mam nadzieję i mamy obydwoje nadzieję z Agatą, że będą dla was wielką atrakcją. Kochani, jeszcze raz was z wielką radością witamy tutaj w Pałacu Prezydenckim. Cieszymy się, że jest taka wspaniała pogoda, choć trzeba przyznać, że ona dopisuje nam właściwie co roku, ale dzisiaj mamy już taką jak latem i to jest z całą pewnością dla was wszystkich wielka radość. Takiego właśnie pięknego, słonecznego, spokojnego, niezwykle miłego lata życzymy wam w tym roku. Życzymy wam udanych, wspaniałych wakacji, ale przede wszystkim życzymy wam, żeby te wakacje były bezpieczne, żebyście wszyscy razem też ze swoimi najbliższymi, z rodzeństwem, z rodzicami po wypoczynku wrócili spokojnie do domu, wrócili spokojnie do swoich obowiązków w kolejnym roku szkolnym. Kochani, ponieważ ja niestety mam problemy z głosem, dlatego dzisiaj tylko króciutko, ponieważ dzisiaj jest wasze święto, więc życzę wam przede wszystkim, żebyście zawsze czuły się kochane, żebyście zawsze czuli się bezpiecznie i jak powiedział Janusz Korczak, gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I tego uśmiechu na co dzień życzę wam jak najwięcej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję pierwsza damo. Zaproszę teraz odznaczonych młodych bohaterów wraz z rodzicami i najbliższymi do wspólnej pamiątkowej fotografii.